Proszę Państwa, to starcie to jest w ogóle chyba moja ulubiona część Hearthstone'a, bo chyba nie trzeba tak bardzo deków budować, nie trzeba tak kart nowych znać, tam dużo jest fajnej losowości. Ale to wydaje mi się, że te starcia w becie są już od bardzo, bardzo dawna. I nie wiem, czy to znaczy, że ludzie tego nie lubią, czy to znaczy, że... Bitwa i nagrody. Podaj swoje normalne starcie i heroiczne starcie. Nie wiem, czym się od siebie różnią. Weźmy normalne, bo ja jestem normalny. Weźmiemy sobie maga, bo muszę jakieś tam zaklęcia lodowe rzucać. Dobra. Moc specjalna. Zadaj jeden punkt obrażeń, jeśli zabijesz tym stronnika, przyzwijesz Yamany. Dobierz sekret. Dobierz. Dobierz to ze swojego deku, czy to jest... Nie, to chyba... No... Zadaj jeden punkt obrażeń, dodaj do twojej ręki lodowy odłamek, który zamraża. No weźmy te tajne nauki, zobaczymy jak to działa. Przynajmniej. Wybierz wyjątkowy skarb. Dodaj 3 losowe żywiołaki do twojej ręki. Zniszcz swoją talię, w każdej turze odkryj kartę ze zniszczonej talii i dobierz ją, kosztuje 2 mniej. W każdej turze odkryj kartę ze zniszczonej talii, ale jak zniszczysz talię, to co? To jak dobierasz, to tracisz? To też trzeba byłoby sprawdzić, nie? Gdy rzucisz zaklęcie, przyzwij 2 losowych stronników o tym samym koszcie. Zginą po otrzymaniu obrażeń. Nie. Dodaj 3 kopie rzuconego zaklęcia do twojej ręki. To mi się nie podoba w ogóle. Zakręć kołem jak Sorona. Kosztuje 0. Mniej ulepsza się w toku serii. Twoja moc specjalna zadaje 1 punkt dodatkowych obrażeń. To w ogóle nie pasuje. Nie ma tu fajnych skarbów, powiedziałbym. Bezkresna magia jest ciekawa. Wezmę ją tak, żeby przetestować. Że wyszedł nowy Stanley Parable? Widziałem. I ja teraz muszę sobie sam ułożyć... Muszę sobie ułożyć. A jako, że dawno nie grałem, to nie mam pojęcia, jak sobie ułożyć. No to będziemy tak... Co mi się spodoba. Na przykład takiego, z prowokacją. O, to lodowa lanca jest zablokowana? O, ciekawe czemu. Mniejsza z tym... Okej. Co my tu mamy? Tajemne pociski, może żmijmany. Niech tam będzie. Niestabilny portal. Mamy złoty niestabilny portal? Nie mamy. Jednak trzeba mieć te karty nowe, żeby układać fajny deck, ale ja tak lubię się bawić tym akurat. Odkryj zaklęcie. Pewnie niech będzie. Umieć zatopionego porządkowego na spodzie twojej talii. Nie wiem, czym jest zatopiony porządkowy, więc pal licho z nim. Mam takie zadanie, żeby tam jakieś lodowe obrażenia zadawać, więc... Gdy przyjazny stronnik zostanie zaatakowany, przyzwij żywiołaka wody 3-6, no możemy to wrzucić. Ale takie też lubię sekrety. Sekretne sekrety. Po rzuceniu zaklęcia dodaj losowego stronnika maga do twojej ręki. Zamroź wszystkich stronników. Nie. O właśnie. Stożek zimna. Pewnie, że tak. Co tu jeszcze mamy? Gdy twój przeciwnik zagra stronnika, zadaj mu 6 punktów obrażeń. Nadmiar przechodzi na wrogiego bohatera. Niech będzie. Niech się boją sekretów. Zobaczymy. Tu nic mądrego. Nie ma się co przyglądać. Nic mądrego tutaj. Zadaj 3 punkty obrażeń, wrzućmy sobie to. Ile jeszcze muszę tych kart zrobić? No trochę jeszcze ich muszę zrobić. O, zamieć. Lubię zamieć. Zamieć i go woleć. Co tutaj jeszcze można? Weźmy sobie takie coś. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Ja tak dawno deków nie układałem. Jakichkolwiek. Niech będzie Akolita Bólu. Zawsze była dobra karta. Mam nadzieję, że to się nie zmieniło. I dajmy Gryzliego. To będzie taki totalnie dek. Starożytny. Co najbardziej lubię z gruzińskiej kuchni, a nie, tak chyba nie miałem na tyle doświadczeń. Taki jakiś taki placek z jajkiem i z żółtym serem, to mi szło mi na tradycyjną grzankę. Tylko ciasto jest trochę inne. Jeszcze nie mam doświadczeń.
To jest w ogóle dziwne. Właśnie wziąłem to, żeby to sprawdzić. Zła kategoria na streamie? No bo nie ma żadnego moderatora. Oni kurde każą sobie płacić. No, ja muszę z nimi... Wiedzą, że streamy są o 22 i nie ma ich, no. Okej. Okay. Wymiana. Co to jest? Jezus. Jakieś nowe jakieś karty, których nie rozumiem. Zaszalejmy. Chinkali to się nazywa. Pierożki z rosołem to są chinkali, tak. Dzisiaj niedziela i w harmonogramie miało nie być streama. A to tak, to tłumaczy trochę moderatorów, to prawda. W ogóle rzucają jakieś karty ludzie, ja ich nie poznaję, tych kart. Nie mam pojęcia, co rzucają i dlaczego. Jaki efekt to wywoła, muszę czytać te karty. No dobieraj, ziomek, no. Trzy karty ma do wyboru myśli w pierwszej rundzie. No, rzuci tą kartę i wygra grę, to może dlatego tak myśli. Co to jest? Nauki druidów, a to leczy, jak wyleczy, to dobiera kartę. Okej. Okay. A, to dobiera sekret z mojej talii, no to już fantastycznie. To, czyli do dupy talii ułożyłem. Okej. Niech będzie. Jezus. Co on tam kombinuje? Co on tam kręci? Tym młynem. Ale na razie atakujemy. Karta poszła nie najgorzej. Pewnie tak samo grę zna jak ja. No tak. No dobrze. Storpedowałem go. Bardzo brutalny deck. Wygląda na to. Okej. Okay. Się będzie bał wystawić cokolwiek, nie? Mam go. Tak sobie myślę, że te stare deki potrafią zaskoczyć, nie? Swoją absurdalnością. Tam taratam taratam taratam. Mi się skończyły sekrety, więc moja moc specjalna o dupkę rozbić. No, strasznie głośno. Dałem głośniej, to był błąd. Szkoda, że nie można efektów specjalnych ściszyć. Haczapuri. Haczapuri to jest właśnie to chyba, o czym mówiłem. Gruzini mają takie dobre chlebki różne. Ale ciekawe, że pytacie o tą gruzińską. Ja akurat jutro idę do gruzińskiej. O, jak się pozbyć tego tutaj? Dziada. Twoja moc specjalna zadaje o jeden punkt więcej obrażeń w tej grze. Fantastycznie! Przyda mi się jak nic. God damn it. Fuck me. Zwycięstwo. Niezasłużone, przypuszczam. Ale cieszmy się nim. Wydaj 500 punktów many, wygraj 5 partii. No, raczej robią się. Działanie pasywne, obrażenia zaklęć plus 1. Gdy dobierzesz zaklęcie, zmniejszy jego koszt o 1 w tej turze. Gdy zginie pierwszy wrogi strony, w każdej turze przyzwij spuchniętego zombie. Co tu? Obrażenia od zaklęć? Gówniany mam ten deck. Jak on wygrał? No wygrał, bo mi się dobrze karty ułożyły. No nie powinno było wygrać. Niech będzie to. Dobra. Muszę sekretów trochę dobrać, nie? Żeby to miało sens. Pocisk lodu. Co to jest splugawienie?
ulepsza się w ręce, gdy zagrasz kartę o wyższym koszcie. Fuj. No jak będzie, tu jest jeden sekret. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia w gruzińskich restauracjach, to znaczy jest taka piekarnia, do której poszedłem, gruzińska, i tam też pyszne rzeczy, Boże. Tam jest takie, poza takim tradycyjnym pieczywem, znaczy takim, które przypomina tradycyjne, to też było takie, które na bazie ciasta francuskiego, ze szpinakami, z salami i inne takie cuda. Więc... tą moc specjalną mogłem wziąć. Kademy, to nie jakieś nie wiadomo po co komu sekrety. No ale cóż. Niech będzie. Cześć, słyszałem, że dziś Warhammer 3. To pewnie w niewłaściwym miejscu słyszałeś. Taki to jest. Lodowy pocisk. Dobrze. Tantara, taran, tantara. Tantara, ta. Nic tu mądrego mi się raczej nie uda zrobić, ale... niech tam. Nie, to nie. To chciałem rzucić, ale nie mam many. Co teraz? Niech będzie tak. O, brawo! Doskonale weszła karciocha. Dawaj, zagraj z kimś z widzów. Ja nie gram z widzem, widzowie oszukują, patrzą mi w karty. No tak jakbyś chciał, nie wiem... zagrać ze mną w tenisa, a ja tylko lewą ręką. Na przykład, a jestem praworęczny. To, czy będę tą betę Overwatcha ogrywał? Może sprawdzę, no. Nie sądzę, żebym się jakoś zaangażował w nią strasznie. Powiedziałbym, że mój przeciwnik ma trochę mocniejsze karty niż ja. Ale nie łammy się, nie łammy się. Może sobie jakoś z nim poradzimy. A, masz! Moja najmocniejsza karta. Sprawdza się. Czy betę Diablo Immortal, mam nadzieję, masz na myśli? Tak, pewnie zagram, no. Pewnie zagram. Obserwacja, analiza, atak. Przysiągłbym, że to się łączy. Co tutaj z tymi mechami szaleje ten zawodnik? Dobra, no. Niech szaleje. Muszę wypróbować to, może to będzie miało jakiś sens. Okej. Zamieć, leć i zamieć i go oleć. Dobrze, no. Przeczyśćmy stół w miarę możliwości. Rozumiem, że punkty nic tutaj nie znaczą. Jakie punkty? Co mi zrobił? Co mi zrobił? Odłamkiem lodu mnie załatwił. O nie! Myślałem, że wystawi jakiegoś drogocennego mecha. Nie był cwaniakiem, znaczy nie był frajerem, nie wystawił, no. Trudno się mówi. O co? Jakie punkty? Musisz, bo może nie zauważyłem po prostu. Tararadarata. Tararadarata. Handle? Zaraz, no daj skończyć rundę. Wymiana. Odkryj dwa smoki, przyzwij je. A co to znaczy ta wymiana, no? Czy wymiana powoduje odkrycie dwóch smoków, czy wystawienie tej karty powoduje odkrycie dwóch smoków? Shit. Niech będzie. Zobaczymy. Zdmuchnięty. Mam za dużo zaklęć? Pewnie tak. Chyba mam za dużo zaklęć. Jest całkiem możliwe, że nie mam nic poza zaklęciami. Ale zaraz zobaczymy. Wymiana? Tak, to nie. To ja zrozumiałem, że mogę wymienić na inną. Ale pytanie, czy...
efektem wymiany jest to, co jest tutaj opisane, czy to jest efektem wystawienia? Podejrzewam, że efektem wystawienia. Okidoki. Co tu zrobić dalej? 3 i 3. No możemy wystawić tego. To jest historyczny w ogóle zawodnik na stole. Czyli muszę ją przeciągnąć na dek. To w porządku, w porządku. Czy ona zostanie z kosztem 8, jak ją tam wymienię? Oh no! Nie wyszło tak, jak chciałem, żeby wyszło. No cóż. Nie można mieć wszystkiego, najwyraźniej. I mnie tutaj zamrażał mnie. Zniszcz swoją tarczę. Muszę zobaczyć to. W sensie to nie zagwarantuje mi zwycięstwa. Powinienem teraz odpalić te zamiecie najpierw. Zamiecie i gołolecie. Ale dobra. Gotowe. What the fuck? Jak to działa? Czy to oznacza już koniec? Co to za karty w ogóle? To pewnie ma to jakiś sens przy jakimś konkretnym doborze kart. Ale teraz wiem, przynajmniej. Nie rzucaj. Zobaczymy, co to będzie powodowało za efekty. Podejrzewam, że będę otrzymywał obrażenia, no. Pokaż tę kartę. Proszę bardzo. Zniszcz swoją talię. W każdej turze odkryj kartę ze zniszczonej talii i dobierz ją. Więc może to jest, nie wiem. Kurde, dajże sprawdzić ten efekt tego. No co za skurwiel, no. Nie da sprawdzić to. Te ludzie są po prostu niemili. Nie zadało mi to obrażeń. No dobra. Cholera. Jak tu teraz przeżyć to? Znaczy w sensie... God damn it. A, tego nie zabiję. No. Gotowe. Okej, no na razie to nie otrzymuję chyba obrażeń od tego, nie? Efektu. Więc zobaczymy, to może być zabawniejsze niż mi się wydawało. God damn it. Fuck. No nie nacieszyłem się. Nie nacieszyłem się tutaj eksperymentem za bardzo, ale żeśmy się chociaż pośmiali. Zadaj 100 punktów obrażeń w lodu. Dobra, co my tu mamy? Zmniejsz koszt wszystkich kart w swojej ręce o 1. Daj stronnikowi +4/+4. Nie mam stronników. Szarża agonia. Weźmiemy to, no. Czemu nie? Lustrzany byt. Bełkocząca. Talia obłędu. Menażeria, no chyba to trzeba wziąć. Wspólna nauka, no tu jest sekret, a przecież mamy fantastyczny mamy. Fantastyczną umiejkę mamy, bazującą na sekrecie. Pokaż. Otrzymujesz +1 do ataku w tej turze, gdy twój bohater zabije stronnika, otrzymujesz drugie cięcie. Nie wiem, co to jest drugie cięcie. Niech będzie, no. Gotowe. Jezus, za 1? 2-2? Starczą? What the fuck? Życie jest pełne niesprawiedliwości. Właśnie doświadczam tej niesprawiedliwej sprawiedliwości. To za 1 wykastował? Oh my god. Bogaci grają w te karty. Wydają pieniądze. Mają jakieś super kardedeki. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja się nie boję takich cwaniaków. Ja ich załatwiam cyk, cyk. I nie ma ziomka, nie? No i wystawiłem sekret, niech się tam zesra po nogach ze strachu. Hearthstone nie jest fajny? O,
Hearthstone to jest taka zabawa. Jak jesteś fajny, to ty się potrafisz fajnie bawić. Wiesz, jak jesteś fajny, to nawet gówno na patyku jest fajne, więc wiesz... Aha! Na twarz mnie tutaj, na twarz mnie bije. Dobrze. Cwaniaku. Tam, taran, tam. Co my to? Przemień wszystkich stronników w owce. To może być niezłe. Okej, okay. Resztowe zaklęcie. Dodaj kopię 1-1 twoich stronników do twojej ręki. Kosztują 1. To. Niech będzie masowa owca. Też idziemy w twarz. Legends of Runeterra było próbowane? Było. No to tak się nie wkręciłem za bardzo. Ja lubię te takie tryby tutaj dziwne w Hearthstone'ie. Takie... No lubię tych... Przez chwilę lubiłem tą ustawkę. Ale bardziej lubiłem najemników, bardziej polubiłem najemników. Najemnicy mi pasują, plus te starcia też mi się podobają. Wiem, że Borys to mówi, że setki godzin w ustawce spędził. No dobrze, stożek z zimna. Okej. Komu by tutaj... No masz! Zamrożeni. Co my tu mamy? Kontrzaklęcie. Niech będzie lustrzany but. Ha, ha, ha! Mówiłem, że spodnie narobił? Myślał, że to wszystko jest zaplanowane i przemyślane. Oh shit. Co to jest karta snu? Ja bym chciał wiedzieć, czym jest karta snu. Na początku gry zniszcz wszystkich stronników w twojej talii. Twoje zaklęcia kosztują jeden mniej. To ma sens. Bardzo. Bo ja nie mam tu za dużo, ale... To jest to, co jest Jesyra? Jasyra? Jak ona się nazywa? To jest to? Tak? To bierzemy, nie? Patrzcie, kurde. Skille i wspomnienia. Maśniowy smok. Kolego. No może mi się przydały takie kordy dziewiątki. Dobra, niech będzie. To jest tak, już tyle lat temu Hearthstone wyszedł i ja tak rzadko w niego gram, że chyba nie muszę się przejmować tym, że lamię, bo nikt po mnie nie oczekuje więcej. Jedynie czego państwo mogą po mnie oczekiwać, ale to też nie do końca jest dobry pomysł, to sympatycznej zabawy. To mogę państwu zaoferować. Czekajcie, aha, to on tam ma. Za każdym razem, gdy zginie przyjazny stronnik, daj plus 1 do ataku. Jakieś tam przesunięte w lewo rzeczy, coś robią. Czy będzie dzisiaj drinka? Co, źle się bawimy bez drinka? Moja córka tutaj właśnie chyba poszła do spania, to może? Czy nowy gracz ma czego szukać w Hearthstone? No ja jestem nowym graczem. W sensie takim, że... ja wiem, ze 3 lata nie otwierałem żadnej paczki z kartami, nie mam nic nowego. Więc... Nikt tego nie widział. Więc wiesz. Gotowe. Więc można. Polecam gorąco tryb, który się nazywa ustawka. Ludzie mówią, że jest bardzo fajny. I mój osobiście ulubiony to najemnicy. A plus starcia lubię też, bo to... Okej, zaczyna się robić ciasno w tych moich kartach, widzę. Muszę coś tutaj wydać, bo... Co tu robi? Za każdym razem, gdy przyzywasz stronnika z jeden punkt zdrowia, daj mu boską tarczę. Przydałoby się ze 2 karty wyrzucić, a się nie da za bardzo, więc... dobra, ustawmy tego. Misia? Krzysia? No, dobra rzecz.
What the fuck? Czuję, że mnie tutaj zdewastuje ten zawodnik. Nie szkodzi. Nie pierwszy, nie ostatni raz będę dewastowany. Okej. Niech będzie tak. Nie wiem, czy ma sens. Nie ma sensu w ogóle żadnego. Ale zaszalejmy. Po co ja dobrałem kartę jeszcze, co? Niech mi ktoś powie. Fryzurka odmładzająca? Nie wiem. No, od kiedy łysy, od... What the fuck? Czy on zrobił to, co ja widziałem? Że chyba, że ma tutaj jakiś pomysł, żeby to przywołać. Łysość nie jest odmładzająca. Choć bardzo byśmy chcieli oczywiście, żeby była odmładzająca. Jakieś kłopoty? Ta karta snu to jest dobra karta. Muszę powiedzieć. Że ona tutaj mnie może podratować. Za każdym razem, gdy twój przeciwnik dobiera kartę, what? Dodaj do twojej ręki kopię o koszcie 1. A, kurde, o. Poważna sprawa. Hej! Co za łotr? Dobra, czekajcie. Muszę pomyśleć. To będzie 6 obrażeń i tego nie zabije dziada, nie? Ale to 6 punktów obrażeń. Kurde, kurde. Tu 3 bym wszystkich zamroził. Można to jakoś zrobić. Można to ogarnąć. Można go wykończyć, nie? Nie, chyba nie dam rady go wykończyć. Zaraz, miałem jakiś pomysł. Tak, mam pomysł, żeby go wykończyć. Cholera. Ale też sobie wykończę wszystkich. Ale to nie szkodzi, nie? Nie będziemy płakać. Trzeba się było pozbyć tego łotra, nie? Trzeba się go było pozbyć. Miałem pochodnie. A faktycznie miałem pochodnie. Fuck me. Nie zauważyłem. What? Come on! Oh, come on! Dobra, no. Niech będzie. Okidoki. No dobrze. Tobie tu zabiję mojego żmijo płaza, który jest największą niespodzianką. O, shit. No i tak go wzmocnił. Oh my god. Co za dziadostwo. Ja go zaraz odeślę. Zaraz go odeślę. Tutaj mogę zadać obrażenia? Mogę, owszem, ale tego mi się chyba nie chce zadawać, tych obrażeń. Okej. Co ja mogę zrobić? Mogę na razie zamrozić, niech sobie tam podleczy, nie? Zobaczymy, co wystawi znowu. Xauzin, dziękuję za subskrypcję. Bardzo serdecznie. Dobra, ile mu kart zostało? 14. Aha! Witaj. Dobry wieczór. God damn it. O,
Ulubiona karta. Dobra. Co tutaj możemy zrobić? I sera. Okej. Okay. Jakby się ich pozbyć tutaj, tych dziadów? Czy tego warto wysłać na rękę? Dobra. Tego się pozbyliśmy. Tego też w zasadzie. I tego też. Nice! Zryw. Agonia przychodzi w stan uśpienia, gdy przebudzi się, gdy zginie 5 przyjaznych stronników. Masz. Aha! Kontrola stołu! Ja nie kontroluję nawet zwieraczy w takiej sytuacji ekscytującej. A co dopiero stół? Co to ma być? Co to za lekarz? Co to za szaleństwo tu się odbywa? Okej. To nie, tego nie chcę użyć. Dobra. Tego nie wiem, czy chcę zniszczyć tutaj karty. Co, tutaj mogę w ogóle cały stół załatwić. Bardzo dobrze. Rzućmy sekret. Mówiłem, ten to jest w ogóle tytan jakiś tutaj. Ej, ale strasy mi nie, bo to w mojej talii, tak? Okidoki. Szkoda, że to bohaterom nie zadaje obrażeń. Dobra, jesteśmy ciągle w grze! Jakbym nie miał takiego gównianego deku, to by ta, ten i sen i sery, to byłaby strasznie mocna rzecz. Jest za darmo. Aha, counterspell! Bijacz. Kurde, tanka musiał przywołać, no co za skurczyzyn. Ale zero many masz, kolego. Chyba mu się dobiorę do zatka, co? Oh, shit. Goddammit, zwycięstwo, to chyba jest zwycięstwo. Nie mogę uwierzyć. Wygrałem kolejną rundę. Oh, shit. Ale wele lecą. No dobrze. Kto mnie podejrzewał tu o takie sukcesy? Dobieraj karty, aż będziesz mieć pełną rękę, aby te mieć. Daj stronnikowi szarżę w furię wichru boską tarczę. Na koniec tury, swojej tury przyzwij kopię tego stronnika. Zaraz, czy to ma sens u mnie? Z tymi przeponurymi klientami. Chyba nie. Ale to, ten scyzoryk jest fajny, tak dla beki. W zasadzie... Czy to w ogóle z czymś współgra? Niech będzie ten scyzoryk. No, damy żmijowi many scyzoryk. Pierwszy sekret zagrany przez ciebie w każdej turze kosztuje 1. No musimy w te sekrety iść, bo przecież nie ma jak. Syn Dragosa. Niech będzie. Jeden sekret więcej. Mój przeciwnik też ma karty snu, tą kartę snu, nie? A co on tutaj ma? Gdy zagrasz kartę generującą odłamek duszy, przyzwij płomiennego chochlika. Co to jest podłamek duszy? Boże. Ja nie mam zielonego pojęcia o niczym. No niech będzie. Nie mam, to nie mam.
coś wysadzić? Jezus. Oh no! Jak będzie, wystawię tą bestię, ale niestety bez okrzyków bojowych. Co tak cienko idzie? Chyba długo się nie grało w HS-a. To wiesz, tak jakbym nawet grał długo, to nadal nie tłumaczy. W sensie... Nie idzie cienko, nie? Idzie w miarę okej. Okay. To nawet jak ktoś gra bardzo długo w HS-a, to może tak pójść dokładnie jak mi. A ktoś, kto nie grał w ogóle w HS-a, może mieć nawet lepiej niż ja mam. Aż będziemy czyścić ten stół, mamy czym. W związku z tym, że mamy sny obaj, to wszyscy się boją wystawiać karcioszki, nie? Jakieś kłopoty. Może lepiej to byłoby trzymać na lepszą okazję. A może nie. Cofnij wrogiego stronnika do ręki przeciwnika. No jak się rymuje, bardzo ładnie. Bardzo dobrze wygląda, ma dziękuję, dziękuję. Wiem. O nie, co to ma być? Prowokacja, okrzyk bojowy. Zniszcz odłamek duszy w twojej talii, otrzymasz +3/+3. O nie. A masz. Wracaj do ręki właściciela, ty podła kreaturo. A, zaklęcie? Okej. I w twarz. Hearthstone jest tylko na Battle.net? Tak. Tak. Ale to już niedługo, nie? Bo niedługo będzie na Game Passie. A, odłamek Katuna. On jeszcze Katuna ma ten łotr, nie? Dobra, no. Niech mu będzie ten Katun. Nie wiem, czy warto wystawiać dwie karty. Nie, nie warto. Gotowe. Wystawię dwie karty, a on mi, wiecie... U, ile mam kart? Gdzieś tutaj się pamiętam, że można było wjechać i... Tak, mam 10 kart w ręce, spalę kartę. Boże, po co mi to było? Pewnie spalę jakąś super fajną kartę. Było warto. Oh no. O ty gnoju ty. A, nie. Oh, Jesus. Fucking hell. Dobra. Aha. No, dobrze, dobrze. To jest, proszę państwa, nie do końca udana sytuacja. Nie będę tutaj zaprzeczał. Niestety. Mogłem mieć silną kartę, nie mam silnej karty. Aha! Sekret! Sikorne ogniste pociski! Boże. To musi być stresujące dla nich, nie? O, nie ma! Nie ma rzucania zaklęć, biacz. Uwielbiam grać na sekrety, to jest taka masakra. No dobrze. Jakieś kłopoty? Doskonale, zrzućmy kolejny sekret dla pełnych spodni naszego przeciwnika. A teraz to on już nawet się boi, będzie bał kartę podnieść. Zobaczymy.
Nie, no oczywiście, nie bądźmy poważni tutaj. Szanse na zwycięstwo są zerowe. Ale możemy się pośmiać trochę przez chwilę. No też ma teraz wystawić, nie wystawić. Co on tam ma za sekret, ten mój przeciwnik? O, mój Boże. Tak na pewno rozmyśla sobie. Shit. Dobra. Co to było? Zniszczył czy nie zniszczył? Katerent. Nie przestraszył się w ogóle. Wiesz co, przestraszył się czy się nie przestraszył? Musiał coś zrobić, nie? Musiał rzucić kartą. To też rzucił. Niechaj przemówi do mnie ból. Może nie będzie się miał jak leczyć. Zobaczymy, zobaczymy. O, mamy sen. Okej, okay, to plus koszmar. Plus kolita bólu. I sen. Dobra. Aha! Dobra. Oh no! Wstawił całą, kurde, brygadę. Co ja tu mogę zrobić dobrego z tym wszystkim? Mogę tak zrobić. Możemy tak. Na razie, nie? Okej. Zobaczymy. Mogłem wygrać? No nie! Naprawdę! O! Gdzie? Nie widzę tego! Jak mogłem? Jak ty mi nieładnie mówisz, że ja się pomyliłem i tak mi obliżasz od razu? O nie, kolego. Spotkamy się za tydzień. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć? A bo to zaraz, spokojnie. Bo to jest... Szarże ma. A to dobrze, to no, spokojnie. Nie wiedziałem, że tu szarża jest, okej? Okay? Jak tanka nie wystawi... Okej. Okay. Spokojnie, nie wystawi tanka, okej? Okay? To jest dobra karta w takim razie, skoro tu jest szarża. No i nie wystawił. Fuck. Okej. Smok. O, wiedziałem, że jestem mistrzem świata. Oh my god, nie wierzę. Nie wierzę, że ten deck wygrywa cokolwiek. To było takie duże, takie za 22. Daj twoim stronnikom +1/+1 oraz prowokację, ulepsz tę kartę i wtasuj ją do swojej talii. To może być całkiem spoko. Dobierz tę kartę, prowokację, otrzymuje +1/+1 w każdej turze, kiedy jest w twojej ręce. Zespolenie. Zniszcz wszystkich przyjaznych stronników, przyzmij amalgamat o połączonym ataku i zdrowiu tych stronników. Niech będzie to. Na tym koniec. Co znaczy, że tu więcej nie ma, tak? Pociski degradujące, dobre. Weźmy to.